Dla wielu przyszłych pierwszoklasistów i ich rodziców jest bardzo ważne, by obejrzeć szkołę, zanim podjęta zostanie decyzja, że to właśnie ta placówka ma być szkołą ostatecznego wyboru. Dyrekcje podstawówek ułatwiają to dzieciom i ich opiekunom, organizując tak zwane dni otwarte. Legnicka Czwórka na taki dzień zaprasza 17 marca od godziny 11 do 14. Chcemy zaprezentować różnorodną ofertę zajęć dla dzieci. Będzie można poznać pracę nauczycieli, bazę dydaktyczną, no i oczywiście poczuć atmosferę, jaka panuje w naszej szkole. Serdecznie zapraszamy w tym roku na pokazy artystyczne uczniów klas starszych. Zajęcia logopedyczne, polonistyczne, matematyczne, języka angielskiego, gry w szachy, sportowe, przygotowane przez nauczycieli naszej szkoły. Podczas dni otwartych będzie możliwość obejrzenia całego zaplecza, jakim szkoła dysponuje. To wiele klas, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne. Jest też świetlica służąca uczniom po lekcjach, sala gimnastyczna i sale do zajęć ruchowych. Dni otwarte to okazja rozmowy z dyrekcją, nauczycielami czy pedagogiem szkolnym. Ale co równie ważne, moment, gdy o opinię o szkole będzie można zapytać jej dotychczasowych uczniów. Czwórka to jest dla nas najlepsza szkoła. Tu pod opieką naszych nauczycieli bawimy się i uczymy. Przed lekcjami i po lekcjach możemy spędzać czas tu, w szkolnej świetlicy, gdzie nigdy nie jest nudno. A w stówce mamy pyszne obiadki. Bardzo kochamy WF, a najbardziej, gdy ćwiczymy w dużej sali gimnastycznej. W czasie zajęciach na basenie nauczyliśmy się już pływać. Mamy tu najlepszych koleżanki i kolegów. Z nimi spędzamy bardzo mile czas w szkole i jeździmy z nimi na wycieczki. Czwórka to jest dla nas szkoła na szóstkę. Legnicka Czwórka w czasie wakacji przygotuje dla uczniów przyszłych klas pierwszych zajęcia adaptacyjne, które ułatwią dzieciom start od września, ale również pozwolą na wyrównanie szans edukacyjnych. O dokładnym terminie tych zajęć szkoła poinformuje na swojej stronie internetowej.